witam gościa, panią Słowacy. Obserwuję, przypominam wszystkim radnym. Proszę, podejrzewam. Stwierdzam obecność państwa radnych w liście zapewniającej kworum. Otwiera 39. sesję Rady 37. Zwierzyń. Szanowni Państwo, stwierdzam, że do protokołu z poprzednich sesji Rady 37 nie zostały zgłoszone żadne sprostowania, co oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Szanowni Państwo, zaczniemy od ustalenia porządku obrad. Tradycyjnie mamy sporo projektów uchwał, które musimy wprowadzić po dzisiejsze obrady. I zaczynamy od druku numer 430. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze obrady? Proszę trzymać ręce dłużej niż zwyczajnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 431. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 432. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 433. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 434. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 435. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 436. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 436. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 438. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wprowadziliśmy wszystkie projekty uchwał do dzisiejszej obrady. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że na końcu posesji jest propozycja pozostania po komunikatach na 10 minut. Przepraszam za brak. Będzie kawa, będzie makowczyk. Święta, więc myślę, że warto zostać 15 minut. Teraz proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciał zgłosić jakieś propozycje zmiany projektu porządku obrad? Porządek obrad przyjęliśmy. Szanowni Państwo, zaczynamy.